Ja troszeczkę na początku pogadam, ponudzę, przejdę przez kilka slajdów. Później wziąłem sprytniejszego, czyli Marcina, który jest u mnie architektem. I tak naprawdę, ile lat już jesteśmy razem? W sensie... Tak, tak. Ile się spotykamy, nie? No, no, tak pewnie. Dalej nie wyszedłem jeszcze z tego. Dalej nie wyszedł, nie? Dobrze, 9 lat, tak? No, tak będzie. Kiedyś jeszcze pracowaliśmy w takiej firmie IBM, tam się poznaliśmy. Później... O, świat jest mały. Później poznaliśmy taką firmę Storware, no i stwierdziliśmy, że do niej dołączymy. A że byliśmy pierwsi, to mieliśmy troszeczkę łatwiej, więc pozwoliliśmy sobie na pójście na tak zwaną głęboką wodę. O wodzie jeszcze porozmawiamy, bo nasz ostatni, taki najnowszy claim jest Ocean of Data, więc porozmawiamy, dlaczego ta woda i dlaczego różne typy danych i tak dalej, i tak dalej. No i tak jak już się wkopałem z tym spotykaniem, to tak bawimy się wspólnie przez 9 lat. Marcin jest moją prawą, chociaż ja preferuję, jestem leworęczny, jest moją prawą ręką, więc to jest bezpieczne rozwiązanie. No i bez niego nie powstałby produkt, ponieważ ja nadaję pewien rytm, jakby można powiedzieć, że wiosłuję albo siedzę w tej łodzi, a potrzebuję kogoś mądrzejszego, kto wykona pewne ruchy i tą egzekucję. A rzuciliśmy się, wracając do Ocean of Data, na naprawdę głęboką wodę, ponieważ wymyśliliśmy sobie w 14 roku, w 15 już oficjalnie, że zbudujemy firmę, która będzie robiła backupy. No i teraz każdy rozsądny administrator DevOps, SysOps mówi, no come on, mamy Vima, Commvault'a, milion innych fajniejszych vendorów i po jaką cholerę mi kolejny gracz, zwłaszcza jak na początku nas było trzech, no i co wy tak naprawdę małe mi się zrobicie? I od razu wam mówię, to nie był prosty challenge, zwłaszcza, że a, nie mieliśmy pieniędzy, b, byliśmy i jesteśmy dalej z Polski, nie mówię tego, że jest źle, bo jest nam tutaj bardzo dobrze. Natomiast z punktu widzenia globalnego zasięgu to jest wciąż wyzwanie, bo musimy troszeczkę więcej pokazać względem rynków zagranicznych. Gdybyśmy mieli domenę UK-US, uwierzcie mi, mógłbym gadać dwa razy większe pierdoły i byłbym trzy razy dalej. Natomiast pracując w Europie, to jest nie tyle show me what you got, tylko wszyscy nas wpuszczają w ciężkie POC. Z jednej strony bardzo dobrze, z drugiej strony no, życia nam to nie upraszcza. I teraz zobaczycie, że porozmawiamy o świecie wirtualnym, kontenerowym i multicloudowym. Gdybyś, Marcinie, mój drogi kolego, mógł kliknąć dalej. Dziękuję ślicznie. Ja wam ostatnio pokazywałem, że pojawia się nasza maskotka Backup Monster. To jest jakby historia, kiedy powstaliśmy. My powstaliśmy już w 15 roku, gdzie świat środowisk wirtualnych był bardzo, bardzo dojrzały. Wczoraj słyszeliśmy wszyscy o VMware, o akwizycji Broadcomu. Kto się cieszy z akwizycji? O, widzę, że wszyscy. Jest, więc ponad 20 lat podróży. VMware jakby płynie jakby kolejnym kursem, no ale praktycznie nie ma alternatyw. Natomiast my stwierdziliśmy, że są alternatywy, że nie tylko chodzi o świat VMware'a i Hyper-V. My zauważyliśmy, że oprócz oczywiście środowisk wirtualnych, oczywiście rośnie cloud i środowiska kontenerowe, chociaż najnowsze statystyki mówią, że kontenerów mamy w okolicach 7%, jeżeli chodzi o utylizację względem globalnej infrastruktury. Wciąż ponad 90% to są środowiska wirtualne. Niektórzy mówią, że będzie ich, że mieszanych środowisk za 7 lat będzie w okolicach 65%. Ja w to nie wierzę. Ale my jeszcze zauważyliśmy, że oprócz tego, że wszyscy w pewnym momencie ślepo lecąc do clouda, no polecieli, w tym momencie troszeczkę zawijają. Teraz mówimy bardziej o hybrid cloudzie, a coraz więcej klientów mówi, nie idę do clouda, idę do on-prema, wracam do on-prema. I dzisiaj nie będziemy rozmawiać, czy tak ma być, czy nie. Natomiast jakby naszą rolą jest to, że niezależnie gdzie klient zawędruje, czy nasz partner, musimy mieć świadomość, no już nie przeginajmy, mainframe'ów nie będziemy backupować, ale mamy świadomość, że posiadamy fizyczne serwery, środowiska wirtualne, cloud i kontenery, no i inaczej piszemy aplikacje. Ja sobie ten slajd znalazłem. Na mainframe też jest ten KVMZ. Jeszcze, no jest, wiem, mamy backup, ale nie mów tego. Ja znalazłem gdzieś taką fajną grafikę, bo to pokazuje, jak troszeczkę z ciuchami ten rynek IT wygląda, nie? Kiedyś się chodziło w dzwonach, później wszyscy dzwony chowali, teraz widzę, że młodzież te dzwony wyciąga.
Kiedyś się wszystko było scentralizowane, mieliśmy terminale, później się zachłysnęliśmy, wszystko decentralizowaliśmy, budowaliśmy data center, później zauważyliśmy, żeby z powrotem wszystko centralizować, a w tym momencie mamy Edge'a 5G, więc znowu następuje wielka decentralizacja. No i tak troszeczkę to fluktuuje. Nie wiem, jakie jest wasze spostrzeżenie, ale im dłużej jesteśmy na tym rynku IT, tym zauważamy, że czasem pewne rzeczy, które działały niepotrzebnie, już się po raz kolejny utrudnia. Czasami, zresztą my tak budujemy naszą aplikację. Marcin, jak pierwszy raz ją prezentował, to był niemały wstyd, ponieważ jak mu powiedziałem, zrób to dobrze, powiedz, jakbyś powiedział o backupie. Marcin, rzuć na chwilę architekturę. Przepraszam, że cię wykorzystam do tego. To Marcin zrobił tak. No to robimy backup, więc bierzemy dane z lewej strony, wrzucamy na prawą stronę, a jak potrzebujemy się odzyskać, to bierzemy dane z prawej strony, wrzucamy na lewą stronę. No i to był koniec prezentacji. Więc zrozumiecie, dlaczego ja muszę poprowadzić początek, bo inaczej nie wyrobiliśmy się byśmy w tych 50 minutach i musielibyśmy mieć naprawdę kawał sucharów. Natomiast z punktu widzenia jakby prostoty, no to backup tylko to robi, nie? No tak zabiera, wrzuca w bezpieczne miejsce i mamy nadzieję, że w przypadku jakiejkolwiek awarii, ataku ransomware'owego, bo o tym się też dużo mówi i straszy, no ale tak niestety jest, naszą rolą jest to, żebyśmy te dane z powrotem odtworzyli na jakiś system, który zabezpieczamy. A u nas się pojawiło coś takiego, że wracając do tego VMware'a i Hyper-V, to my zauważyliśmy, że również jest świat rynku KVM-owego i Zenowego. Wielu klientów nam podpowiedziało, że dużo ilość klientów globalnie świadczy i buduje usługi w oparciu o open source'owego KVM-a czy Zena. No i okazało się, że przez te 9 lat zbudowaliśmy oprogramowanie, które naszym zdaniem i uważamy jest numerem jeden, jeżeli chodzi o środowiska wirtualne, niezwiązane z VMware'em i Hyper-V. Dlaczego tak mówię? Mamy wsparcie i robimy dużo fajnych rzeczy, natomiast to było zbyt odważne, żebym wam dzisiaj powiedział, że robimy lepiej backup VMware'a czy Hyper-V od Vima, Commvault'a czy innych. Robimy bardzo podobnie, może czasem w niektórych aspektach lepiej, natomiast to nie jest nasz dziś core business. Natomiast jeżeli budujemy i zobaczycie, że wasza infrastruktura jest już skomplikowana i zobaczycie, że pojawią się elementy public cloudowe, pojawią się usługi SaaS-owe klasy Microsoft 365, pojawi się Kubernetes, czy kontenery na Proxmoxie, czy natywny, czy OpenShift, czyli w wydaniu Red Hata, czy różnej maści projekty związane z KVM-em. Na ostatniej prelekcji robiliśmy sobie taki przykład, gdzie omawialiśmy, które z nich siedzą na KVM-ie i większość z nich oczywiście tak. No i klasyki, czyli środowiska wirtualne, oczywiście środowiska fizyczne i szeroko pojęte storage. Po prawej stronie to, co my najbardziej i do czego zachęcamy klientów, to mówimy jednak, my chcielibyśmy, wciąż jesteśmy tradycjonalistami, pomimo tego, że jeszcze aż tak starzy nie jesteśmy, no chcemy, żeby dane były w pierwszej kopii na on-premie, najlepiej na przestrzeni dyskowej, na deduplikatorze lub na przestrzeni, która nam pozwoli się bardzo łatwo zeskalować, a dodatkową kopię z chęcią przyjmiemy na taśmie lub na object storage'u. Mieliśmy wiele projektów, gdzie główną przestrzenią składowania danych były object storage, czy były taśmy. Natomiast dla nas disk-to-disk, copy-to-tape albo disk-to-disk, copy-to-object storage to jest najlepsza jakby metodyka przy prawie 20 latach różnej maści wdrożeniach. I teraz tak, Marcin za chwileczkę wam pokaże live demo. Nie te 30-sekundowe co 9 lat temu, to spokojnie. Pokażę troszeczkę mięska i pokażę, jak w ogóle wygląda produkt i jakie były założenia architektoniczne. Natomiast kliknijmy te nasze trzy założenia, Marcin, co sobie tam kiedyś we dwóch wymyśleliśmy. I stwierdziliśmy, że niezależnie od ilości źródeł czy destynacji, chcemy być, tak ładnie po angielsku jest napisane, source destination agnostic, czyli chcemy mieć ten sam flow w dwie strony. Tak jak Marcin machnie łapą w tamtą stronę, ja machnę w tą, to chcemy, żeby ten flow wyglądał praktycznie identycznie, co nie jest banalne w postaci kilkudziesięciu źródeł, które jakby zabezpieczamy.
Kiedyś mieliśmy agentless, teraz ze względu na to, że no, mieliśmy nawet backup maszyn fizycznych bezagentowo, ale miało to swoje ograniczenia, więc poszliśmy na przykład w agenta w Hyper-V fizyczne maszyny, bo to też klienci od nas wymagają, więc mamy teraz hasło agentless where possible, czyli gdzie nie musimy, staramy się nie instalować agenta. W efekcie skali, w efekcie środowisk kontenerowych, w efekcie public cloudu, agent to jest dodatkowy maintenance. Agent to jest utrudnienie utrzymania, więc gdzie, jeżeli nie możemy, robimy, uderzamy bezpośrednio po API, zabieramy dane bezagentowo. No i teraz tak, jeżeli ktoś jest czysto Windowsowy, to jak zainstaluje nasz soft, nie do końca uwierzy w to, powiem, nie da się wszystkiego Jakieś wyklikać. polecenie No trzeba nie da by. się, nie da się. No i bo, ze względu na to, że my zawsze byliśmy gdzieś z tego świata Unixowo-Linuxowego i wystartowaliśmy dużo mocniej od KVM-a. Część osób nas chwali i mówi, banał. Ale cały czas dostajemy od niektórych sygnały, że mogło być prościej. Mam tego świadomość. Gdybym pracował w marketingu, to bym wam tego nie powiedział. Ale że jesteśmy z jednej domeny i się możliwe, że gdzieś spotkamy, muszę wam powiedzieć, że zainstalujecie sobie OVA, będzie bardzo łatwo. Natomiast jeżeli nie lubicie Linuxa by design, to gdzieś proces instalacji, konfiguracji może was lekko przerazić. Teraz wystraszyłem, co? Trochę Trochę nie tak. używa słowa No dobra, przerazić, nie, ale nie. to może pokażesz. A czemu nie? Taki all in one, przynajmniej metodykę nie musisz jakby możesz pokazać tylko w dokumentacji, że to są dwa polecenia, ale gdzieś trzeba tą wiedzę domenową mieć. Bo w backupie to jest taki problem, że człowiek od backupu musi wiedzieć troszeczkę, nie musi być ekspertem ultra w każdej dziedzinie, ale musi wiedzieć z każdego z networkingu, ze storage'u, z baz danych, system po trochu. I to jest taka wiedza, która jest niewygodna, ponieważ ona się szybko dezawoluje i trzeba ją cały czas na nowo odkrywać. Kto z was wdrażał backupy kiedyś? A nie wiem, jest kilka osób. Zgadzacie się, że trzeba troszeczkę pogrzebać w każdym z tych aspektów? Dostaniecie Oracle'a, będziecie musieli poznać Ermana, tak? Dostaniecie MS SQL-a, tam będziecie musieli mieć inną rozgrywkę. Hyper-V tego nikt nie rozumie, ale się staramy. Więc dobry backupowiec tak naprawdę ma świetne wyczucie całości infrastruktury, zwłaszcza w troubleshootingu, bo wtedy się tak naprawdę uczymy i widzimy. Więc tak jak mówię, troszeczkę się wkopaliśmy na ten głęboki ocean, bo tak jak ta architektura wygląda jakieś ładnie, to wróćmy jeszcze na chwilę do tej architektury. To wyobraźcie sobie, że zaczynaliśmy we trzech, teraz już mamy blisko 80 osób na pokładzie, ale wciąż dla nas bardzo dużym wyzwaniem jest okiełznanie, co w trawie piszczy w każdej z tych technologii. Zmian, na przykład, które nam funduje Microsoft 365, który nie dokumentuje dobrze API, no to jest tragedia dla mojego developmentu, uwierzcie mi. Ale na przykład OpenShift też nie jest lepszy. Wprowadza, nie wiem, OADP pod kątem backupu i na bazie Velero i uczymy się pół roku, jak to działa, jak to tak naprawdę działa. Więc bardzo mocno wyspecjalizowany zespół, zarówno inżynierów, jak i QA, jak i developmentu, żeby odkryć te wszystkie tajniki, teoretycznie tej prostej rzeczy, jaką jest podaj mi dane, prześlij. Mówię, brzmi to banalnie, natomiast diabeł tkwi w szczegółach. No i jeżeli popatrzymy na nasze jakby przewagi, a kliknijmy jeszcze kilka slajdów dalej, przyspieszymy, żebym już skończyć tą moją nudną część dalej. Już przegiąłem. Dobra, nie, może być ten. Nie, wcześniej może być. O, to kilka takich rzeczy, które zadowalają naszych klientów globalnie, bo działamy w tym momencie w ponad 120 krajach. W oparciu o kilka tysięcy już wdrożeń naszego oprogramowania, to działa to, że to, co cieszy naszych klientów, że mamy to zarządzanie, ten single pane in glass, czyli zarządzanie wszystkimi obiektami z jednego punktu. I różni vendorzy mają różną filozofię. Niektórzy was zachęcają do klikania w 10 portalach. Niektórzy tak naprawdę każą kupować 10 licencji albo gdzieś diabeł tkwi w szczegółach. U nas niezależnie od typu źródła, które mamy, na przykład kontenery, wszystkie usługi public cloudowe, czyli instancje, czy na GCP-ie, czy na Azure, czy na Google są schowane virtual environment, czyli kontenery, maszyny wirtualne, środowiska wirtualne. Tu mamy storage, usługi SaaS-owe na razie 365, w przyszłości mamy nadzieję, że dorzucimy innych.
agenci, czyli klasyka, instalowani na systemie operacyjnym, aplikacje bezagentowe. I to jest taka ciekawostka. Marcin, mam nadzieję, że znajdzie jeszcze czas po mojej rozmowie, żeby pokazać, w jaki sposób podchodzimy do zabezpieczenia aplikacji bez instalacji agenta. Jest to takie trochę niestandardowe, daje fajne, ciekawe możliwości. Cały UI oczywiście zobaczycie, że jest wpisany w HTML-u 5, AngularJS-ie, czyli pełne restowe API, które pozwala się łatwo zintegrować z produktami firm trzecich. Zresztą mamy dedykowane pluginy dla managed service providerów, dla niektórych chmurodawców, zarówno w Polsce, za granicą, którzy jakby mogą sobie obrendować, opakować albo wystawić pewien zestaw usług typu odpowiednie labelki czy funkcje backupu, na przykład w kawałku ich środowiska. Dobra, ostatni slajd, Marcinie, dziękuję ślicznie. To chcę, żebyście pamiętali, że mamy wersję darmową i zrobiliśmy taki gest, obserwując konkurencję, jako jedyni na rynku dajemy 100 użytkowników Microsoft 365 za darmo, bez żadnej pułapki, tak więc jeżeli macie ochotę zabezpieczyć środowisko Microsoftowe, to śmiało sięgajcie po nasze licencje. Dodatkowo dajemy do 10, w ramach licencji Free, dajemy 10 maszyn wirtualnych lub kontenerów do zabezpieczenia, 10 aplikacji i 1 terabajt limitów na backup maszyn fizycznych lub kawałka storage'u. Trial, to już jakbyście w przyszłości chcieli kupować, to już jest od was zależne. Macie wtedy 60-dniową wersję z pełnym wsparciem. W darmowej wersji odwołujecie się do community albo korzystacie z tego, że byliście na meetupie DevOpsys, piszecie do mnie, ja tam boczkiem załatwię wsparcie. Nie cały czas, żeby nie było, bo mnie zespół znienawidzi, ale jak powiecie mi, hej, kojarzę cię, to była beznadziejna prezentacja, to ja mówię dzięki, też tak uważam, to kopnę bokiem wsparcie. Dla dobra ojczyzny. Więc wersja freemium, pamiętajcie, no oczywiście nie musicie, przepraszam za to, że jest po angielsku, ale większość biznesu robimy poza Polską, mamy software po polsku, to też pokażemy. To też jest ciekawe. Z tłumaczeniem to była nie zawsze prawa. Jest to wyzwanie, żeby opowiadać o naszym softie po polsku, bo to jest, no powiem wam, ja to tłumaczyłem, więc jest mi czasem głupio, co zrobiłem, ale to nie jest proste, żeby przetłumaczyć, słuchajcie, no nie wiem, execution, configuration, command. Command, execution, configuration. Command, execution, configuration. No i powodzenie, jak to nazwać, żeby po drugiej stronie komuś się to spodobało, nie? Masakra. No, pamiętasz po polsku, jak jest? Nie wiem, ale teraz bym chyba to przetłumaczył jako konfigurację wykonania komendy, tak po polsku. Zobaczymy jak później. Jak ma wykonać zasadę... Natomiast i zarówno strona, jak i software oferuje język polski. Nasza domena jest... Mamy PL-kę, ale przesiedliśmy się na EU, więc zachęcamy was gorąco. Daj jeszcze kolejny slajd. A to już przesada, już nie będziemy już tyle wciskać ekipie, bo chyba przejdźmy do live demo. Przejdźmy do live demo, ja się na chwilę wyciszę. Oczywiście wiesz, że nie wytrzymam i się będę wtrącał. Dobra. Natomiast chcę, żebyście jakby poczuli taki look and feel, z czym się je to aplikacje, a później jeszcze pogadamy o potencjalnych naszych przewagach albo gdzie sobie nie dajemy rady, no bo tak też jest. To może tak, to jest ekran logowania. Żeby do niego dotrzeć, tej linuksologii tak naprawdę nie trzeba za dużo znać, no ale postawienie bazowego CentOSa to może rzeczywiście być jakiś tam ewentualnie lekko skomplikowany kawałek, plus coś, co uważam, że chyba jest najtrudniejsze w tym softie, to jest tak naprawdę własna infrastruktura. Czyli jeżeli mamy klientów, bardzo często się okazywało, że ktoś to jest odpowiedzialny za środowiska, dajmy na to Ouvirta, bo takie przykłady mamy. Oni sami się wdrażali w Ouvirta, musieli poznać to, więc tak naprawdę podpięcie storage'u mogło być przez chwilę kłopotliwe, bo musieli gdzieś skądś zorganizować jakąś pulę dyskową, dajmy na to, na przechowywanie backupów, albo wpięcie do ich object storage'u, gdzie teraz trzeba zdobyć kredensiale, albo przy wdrożeniach coś, co jest typowe, to jest warstwa sieciowa. Czyli, że teraz trzeba requesty robić, a jeszcze jeden port, a jeszcze gdzieś tam zapomnieliśmy, nie działa, więc najwięcej czasu się przepala tak naprawdę na takich procesach dookoła. Taki typowy all-in-one, jakbyście chcieli sobie od zera to postawić, jak
jak klik przejdzie, przeszedł. All in one to jest przekopiowanie tego całego jednego polecenia. Więc no, chciałbym, żebyście tylko zrozumieli, że mamy kilka wariantów instalacji. Wspomniał Paweł tutaj oczywiście o appliance, jak ktoś bardziej lubi sobie zdeployować na VMware, na Uwircha też tam mamy jeszcze ze dwie platformy. Natomiast ja osobiście zawsze rekomenduję to, bo od czystego systemu mniej więcej skończycie na bardzo podobnym setupie. Appliance ma co prawda jakieś prekonfigurowane ustawienia, ale to nie jest aż takie trudne później, żeby dokonfigurować te braki. I teraz pod spodem jest Ansible, więc dajemy też te playbooki Ansible'owe dla, no taki mam przykład jednego z klientów, gdzie ja miałem przyjechać i pomóc trochę we wdrożeniu, ale oni trochę przerobili nasze playbooki i zdążyli je tylko odpalić i sami w zasadzie zainstalowali sobie czteronodowe środowisko, bo im te playbooki tam gdzieś trochę w ich środowisku inaczej się instalowało pakiety. Mniejsza o to. Ale byli w stanie użyć naszych playbooków również z dwoma rolami, żeby sobie takie środowisko postawić. Więc oczywiście ostatecznie jest też wersja RPM, która w praktyce doprowadzi Was dokładnie do tego samego miejsca, więc dlatego zachęcamy użyć All-in-One, bo cała konfiguracja zacznie się dopiero jak się zalogujemy. Udało się. Śmiało. Pytanie. Proszę pytać. Nie działa. Pytaj, pytaj. Nie masz zasięgu. Dobra, działa. A czy jest wasza instalacja w kontenerze? Jest, ale jest też dostępna, natomiast głównie była zrobiona pod OpenShifta, pod operator OpenShiftowy i od razu powiem, że przy certyfikacji operatorów wycięli nam bardzo dużo elementów, bo security, bo tego nie można użyć, więc jak gdyby co do zasady na tym etapie my takiej instalacji nie rekomendujemy. Sam NOT, który tam przewala te dane, on niestety musi skorzystać z linuxowych, jakichś kernelowych elementów, no a w kontenerach to by oznaczało privileged i tak by była eskalacja uprawnień. Natomiast Więc gadacie o tym kłachkusie, gadacie, nie mów, przepisujecie. No, tak, mów ale jak to jest jest. serwerowa część. Serwerowa jest łatwa, bo w serwer no to w praktyce metadane, to co widzicie tutaj, API, baza danych, no nie jest to coś, co strasznie wymaga dotknięcia systemu, ale NOT, który gada tu z CEF-em, tu po NBD z Citrixem, tam gdzieś trzeba Kliknij tego zamontować noda. backupy, po iSCSI coś wystawić, to wszystko wycinają nam. Żebyś nie powiedzieliśmy tylko o komponentach, bo już mówimy, no dla nas to jest oczywiste. A, przepraszam. To jest data mover, czyli to jest data komponent, mover, który gdzieś musi wylądować, ten przerzuca danych. On komunikuje się, przerzuca, a serwer jakby zarządza wieloma nodami, więc jeżeli macie rozproszoną architekturę, mamy klientów, którzy mają kilkadziesiąt oddziałów w różnych krajach, więc jakby mają kilkadziesiąt nodów zarządzanych z jednego miejsca, z jednym katalogiem i bazą danych, metadanych. Tak, czyli w praktyce ta ciężka operacja, ta ciężka instalacja i integracja odbywa się tu, no bo postawienie prostej aplikacji webowej, która wyświetli Wam interfejs i wystawi API, ta część jest jak najbardziej konteneryzowalna i łatwa, jakbyśmy chcieli. To pójść jakiś backup, no pójść jakiś backup. Puszczę, puszczę, oczywiście, no ale to klikam. Pójść, no pójść teraz. Nie, już. No wywali się, pewnie, że się wywali, no musi się wywalić. Musi się no wywalić, nie byłoby live demo bez wywalonego backupu. To jest wideo. Wszystko przewidzieliśmy. Tydzień siedzieliśmy, żeby się nauczyć synchronizować wideo z naszą gadką. To dokładnie nie jest, słuchajcie, to było najtrudniejsze w tym wszystkim. Dobra, niech leci. Teraz. W każdym razie, kliknąłem jakiś backup, więc warto by oj, powiedzieć. Przełącz na polski, bo zobaczcie, to jest ten Workflow Execution Console. No i teraz jak to przetłumaczyć na język polski? Się zdziwimy przy innych demach, jak nagle po polsku będziemy tłumaczyć. Odcięło. Dawaj, dawaj. Konsola przepływu zadań. Więc można. Ma to sens, bo mamy tak naprawdę jeszcze konsolę pojedynczych tasków, nie? Dobra, dobra. Proszę bardzo. Czekam na. O, wykonania, widzicie? Trzeba takie rzeczy, trzeba się spotykać, rozmawiać no i marketing słyszy, tak? Natomiast. Weź japoński. Ja, no, ja jestem po polsko-japońskim, więc ja to zawsze. Weź japoński, wiesz? Ja mi się najbardziej podoba japoński.
z tego wszystkiego. Niestety mnie wyrzucili na trzecich zajęciach, bo się nie uczyłem, ale pasja została. Więc słuchajcie, to są takie smaczki. O, Microsoftu nie przetłumaczyliśmy. No, jeszcze się mamy. I QA widać, że nie dał rady. Myślę, że Japończycy wiedzą, jak nazwać Microsoft 365 inaczej niż Microsoft 365. Jeszcze wyżej? O, Virtualization ale Providers. Mamy dwa bugi. Tłumaczysz. Dwa bugi znalezione po japońsku. Microsoft nie tłumaczy. Jest to the bug, it's the feature. Tak? Dobra, niech będzie po angielsku, bo się pogubię w interfejsie. To jest, da się. Raczej to są nasi partnerzy, którzy sprzedają na rynkach azjatyckich. My jesteśmy dostępni również w Dellu globalnie, w IBM-ie i w OpenTextie, na przykład taka firma OpenText, czyli stary Data Protector, czyli stary Microfocus, który był starym HPE, no bo to wszyscy się kupili, no to oni jakby są bardzo aktywni na rynkach japońskich, jakby pod ich dyktando zrobiliśmy japoński. Szczerze, nie wiem, co my tam przetłumaczyliśmy, ale wierzymy w to, że to jest do ogarnięcia. Backupy się ponoć robią. Dobra, kontynuuj. Backup puściłeś. Kliknij tylko tą konsolę, bo to jest takie fajne. Zrobiliśmy kiedyś, patrzyliśmy w VMware, tak tego nie ma ładnie zrobione jak my, ale tak podpatrzyłem, że ten jakby na dole dzieją się akcje, operacje, a na górze się bawimy w konfigurację, więc... W bebechach to może tak pokrótce to wygląda w ten sposób, że zadanie, taki flow backupowy składa się z kilku faz. Eksport, czyli wyeksportowanie danych do naszego takiego stagingu, na którym też możemy przetworzyć te dane, chociażby poskanować file systemy, oraz wypchnięcie tego później do dowolnego z tych, które tam mamy wspieranych backup destination, backup providerów. Czyli ten flow jest tak pocięty i każdy z tych tasków jest odpowiednio rozwindziada. W przypadku, tu widać już akurat się coś tam skończyło, jest przypisany do odpowiedniego noda, no wiadomo, że ten sam musi nod zeskładować, który wyeksportował, zgodnie z jakimiś priorytetami, które też można konfigurować w politykach, jeżeli mamy jakieś bardzo ważne wirtualki albo inne środowiska. Wszystko, co tutaj widzimy, ten sam flow dotyczy wszystkich rodzajów źródeł, które mamy. Czyli jakby całe podejście, cała logika, jak ja pokażę dla VM-ek, ona powinna, bo wiadomo, że są jakieś tam drobne różnice w tym, że jednak no, operujemy trochę innymi, nazywamy to protected entity, czyli to coś, co zabezpieczamy, tak? Cały ten pod spodem, cała ta aplikacja jest zorganizowana w taki właśnie abstrakcyjny sposób. To będzie można widzieć na przykład w zakładce takiej Virtualization Providers, gdzie jeżeli my sobie na przykład mówimy, dajmy na to, już teraz jest to scentralizowane, ale tu mamy trochę pojęć takich jak storage na przykład, czy networks, czy projects. Storage jest o tyle ciekawy, że on reprezentuje bardzo różne pojęcia w różnych typach cloudów, infrastruktury, którą wspieramy. Jeżeli to zaczynaliśmy mniej więcej myśląc o Citrixie, dajmy na to, no to tam jest to storage repository. Potem przyszedł OWIRT, tam już jest storage domain. VMware, tam jest to data store. Proxmox, tam jest storage. OpenStack, oj, tu się zaczęły już, tu już można chwilkę zastanowić, co to jest. Volume type. Najbliższym konceptem jest volume type, bo dzięki temu ja mogę pule cefowe sobie podzielić volume type'ami w OpenStacku. Storage klasa w OpenShift'cie czy w Kubernetesie. Mniej więcej takie samo zachowanie ma. Mówię mniej więcej, bo wiadomo, że gdzieś tam są oczywiście subtelne różnice, ale tak skonsolidowaliśmy cały model, żeby ten flow pracy z tą aplikacją był taki sam, chociażby miał 5 różnych hypervisorów. Marcin, musimy się spieszyć, bo Zarek mi powiedział, że przypomina mi, że musimy iść spać o 22:30. A pokaż mi tego Red Hata OpenShift'a, na którym zainstalowaliśmy operatora OpenShift Virtualization. Ja ostatnio, jak byłem, obiecałem wam, że pokażę wam zagnieżdżoną wirtualizację w ramach kontenera. Coś, co jest niestandardowe, ale Red Hat jest taki projekt CubeVirt, open source'owy. Red Hat to nazwał OpenShift Virtualization, czyli zmienia w ogóle reguły gry i mówi, że środowiska wirtualne należy instalować na kontenerach. No, to jest takie, nie musimy być dziś przekonani do tej koncepcji, natomiast rynek jakby będzie parł w tym kierunku. Zresztą VMware podobnie z Tanzu chce robić, może nie aż tak drastycznie, natomiast będą chcieli łączyć te światy, żeby coraz być bliżej CI/CD DevOpsów. Czyli te monolity będą wrzucać w formie maszyny wirtualnej
w ramach poda, tak? To jakby na początku nie do końca przemawiała ta koncepcja. Myślałem, że to jest jakieś wariactwo, tak? Przed chwilą żeśmy uciekli z VM-ek, żeby wstawić VM-kę w kontener i żeby móc powiedzieć, że to jest w kontenerze, a nie w wirtualce. Ale jak to zobaczyłem i zauważyłem, że oni nawet całkiem fajnie wpasowali to w taki OpenShiftowy model, jeśli chodzi o to ich takie podejście, że te wirtualki to one są takie jednak trochę udają taki bezstanowy kontener, bo można de facto tę instancję zabić, ona się niejako zrestartuje wtedy. To tak jak virtual machine instance. To tak jak my, Marcin, bo my udajemy globalnego gracza, nie? Na przykład. To jest bardzo podobny mechanizm, każdy bardzo udaje. No. Tak, no to mi troszeczkę jakby otworzyło oczy, że ludzie lubią to podejście zamknięte w Kubernetesie i w OpenShift'cie. Brakowało im tylko, żeby mieć w tej samej konsoli wirtualek, nie? Tak właściwie. Rozumiem, ale nawet potem stwierdziłem, że to mi bardziej uzasadnia backup środowisk opartych o Kubernetesa i o OpenShifta, bo często się spotykałem z zarzutem, że kontenerów się nie backupuje, nie? No bo wszystko jest przecież infrastructure as code, to ma być bezstanowe, a to, że tam bazy danych w środku działają, to w sumie nikt o tym nie myśli, nie? I tak też nie zbackupuje tak do końca bazy danych w taki sposób, raczej nie powinienem tak bezpośrednio sobie snapshot po prostu pod spodem robić, z tym różnie bywa, bo crash consistency jest ok do pewnego momentu, natomiast to mi się potem zaczęło coraz bardziej podobać, bo to jest bardziej naturalne dla nas. Jak patrzyłem się na moją zakładkę Virtual Environment, to jest Virtual Environment, a to, że my wspieraliśmy do tej pory, wspieramy cały czas zresztą, również to, co jest w tej zakładce, czyli Deployment i Deployment Config, bo to, żeśmy przyjęli jako odpowiednik Protected Entity, czyli to jest nasza maszyna wirtualna, dajmy na to w cudzysłowie, to jest... No akurat tutaj nic nie ma. A jesteś w stanie zbackupować, jak ich nie ma? No pewnie będzie lepiej, jak coś jednak będzie. Natomiast one wszystkie razem w tym naszym podejściu lądują tu. Czyli jak ja sobie teraz... Właśnie tu. Pójść backup jakiegoś maszyny wirtualnej na OpenShift'cie. No, to jest... Tu mamy na przykład OpenShift, ten Cirrus jest akurat tą maszyną wirtualną. Dawaj go. Więc możemy polecieć. Wiecie, dlaczego to jest ciekawe, jak porównujemy się do konkurencji? Mam nadzieję, że niedługo pochwalimy się jednym z wdrożeń w Polsce w dużej spółce medycznej, gdzie Kasten Vimowy, gdzie Commvault nie dali rady po prostu. Znaczy chwalą się, że mają, ale wywrócili się do góry nogami. Klient właśnie skończył naszego poca i powiedział, jesteście trzecim, czwartym, bo jeszcze IBM próbował, jesteście czwartym producentem i jako jedyni daliście radę. Znaczy nas to A, bardzo ucieszyło, bo lubimy wymieniać Vima i Commvaulta, to jest primo. B, będziemy mieli super case study, bo ta firma jest rozpoznawalna, jedna z największych prywatnych sektorów medycznych, więc pochwalimy się. No i C, jest to OpenShift Virtualization, czyli taka można powiedzieć świeżynka rynkowa, która nie wiem, czy ona zawładnie rynkiem, natomiast będzie stanowiła jakiś procent nowych wdrożeń, głównie w oparciu o OpenShifta. Bo mówię, gdzieś na koniec dnia to ma sens. No i co więcej, przepraszam, wiecie, przy takim Vimie jest Kasten, no i mamy znowu 2-3 produkty. U nas jest to wszystko jakby w jednym workflow w ramach jednego producenta. No i na koniec dnia ktoś z Polski jednak odbierze ten support, bo jakby cała ekipa siedzi w Warszawie, w Bielsku i w 10 innych miastach, ponieważ coraz częściej zatrudniamy zdalnie. Może takie szybkie overview tego, co w zasadzie tu jest, bo patrząc po menu można już do paru wniosków dojść. Flow mniej więcej, jak sobie przyjrzycie się menu po lewej stronie, jest mniej więcej taki sam, czyli ja muszę mieć coś, co robi za providera, tu jest akurat to organizacja. I chwalimy się, backupujemy skrzynki brata Pita, w razie czego. To nie każdy może. Każdy może. Gdzieś mam instancję, czyli coś, co zabezpieczam, tak jak tutaj akurat jest to bardziej rozbudowane, bo są jeszcze jakieś site, teamy w Office 365. No w agentach. Sean Connery już nie backupuje się u nas, z wiadomych przyczyn. Okej, okay. Dobrze. Agentless where possible, a where not, no to agent. Mamy plikowy backup dla Windowsów, dla Linuxów, więc jeżeli ktoś potrzebuje ten sposób backupu akurat, to również to jest wcentralizowane w konsoli. Tutaj nie ma za bardzo providera, dlatego że doszliśmy w pewnym momencie do wniosku. To też jest ciekawe, bo jakby od tyłu mogę powiedzieć, jaki był tok rozumowania, jak nagle się buduje taki produkt, że to jest jednocześnie provider,
i jednocześnie protected entity, prawda? No bo agent sam staje się dla nas providerem tego, co on potrafi. Wyobraźmy sobie, że to kiedyś może wspierać bazy danych, jakieś aplikacje, a potem można to pożenić, żeby jeszcze ci agenci razem wykrywali je z wirtualkami, że to działa, razem jakaś tam aplikacja, że tu jest jednak Oracle, to może trzeba zrobić jakiś quiet w środku tego, tak bardziej inteligentnie. To wszystko da się pożenić, tylko trzeba zapanować nad modelem. Krótko jeszcze o tych aplikacjach, jeszcze tam w sumie była taka jedna zakładka, którą wolałbym wcześniej pokazać, bo to jest bardziej infrastrukturalna, czyli storage. Storage też może być źródłem, tak? Okazuje się. I na przykład taki Nutanix, jak się go instaluje, to on nam trochę otworzył ścieżkę do takich konceptów, których nie mogłem pokryć maszyną wirtualną. I przykładowo jest to volume grupy to są. Czyli mamy pulę kilku dysków, dajmy na to, i ja mogę ją podpiąć do kilku maszyn wirtualnych. No to jak ja klikam po tym moim interfejsie, mam nagle wybrać jedną z tych maszyn, to ona ma zabezpieczyć całą tą pulę dyskową, czy nie? Więc pojawił się storage provider i tutaj wrzucamy do worka podejście od drugiej strony. Czyli przykładowo dla Nutanixa możemy zeskanować Nutanix volume grupy, Nutanix filesy, tak? Bo mogę zeskanować sobie shery, które są wystawiami też Nutanix, CFARBD, Plain File System. Myślałem jeszcze o koncepcie OpenStack Cinder dla Volume Group. Na razie to może będzie trochę prościej zrobione. Natomiast to jest takie miejsce, gdzie można wrzucić do tego worka zabezpieczanie storage'u. Pokaż tę aplikację, pokaż. No, czas nam się kończy, tak. Chłopie. To jest zakładka dla wszystkich tych, którzy lubią grzebać. To znaczy, no bo wiecie, bo ja mam taki fajny skrypt i on mi backupuje moją aplikację, bazę danych, cokolwiek, tak? I teraz koncepcyjnie to jest taki generyczny mechanizm, żeby pokryć całe spektrum, czy to konfiguracji hypervisorów, etcd z Kubernetesa, żeby było to w jednym miejscu, chociaż historia, że były backupy tej bazy danych wyeksportowane. Jakieś konfigi aplikacji, można też odpalić backup MySQL-a, czy czegokolwiek, co tam chcemy. I my to w ten sam generyczny sposób wyciągniemy, czy to po SSH, czy to poprzez natywne polecenie odpalenie na nodzie, no bo nie zawsze na przykład chcemy po SSH coś wyciągać, nie? Bo to musi się tam wyeksportować, no to zabiera miejsce i potem dopiero kopiujemy dane. Możemy bezpośrednio często wydać polecenie, nawet głupie polecenie MySQL dump, które gdzie podam hosta i mogę wyssać te dane od razu po sieci. Czyli to jest takie wypełnienie everything else. Czyli jeżeli potrzebujemy uzupełnić to, co mamy aktualnie, to bez instalowania jakichś skomplikowanych kawałków softu sami możemy sobie dodziergać, ewentualnie użyć naszych template'ów, żeby zbackupować nawet GitHubowe repozytorium, jeżeli potrzebujemy, dajmy na to, tak? Bo to jest już otwarty mechanizm, który wykonuje to, co my chcemy, żeby wykonało. Można sobie takie, dajmy na to, konfiguracje wykonania stworzyć, albo sklonować z tych, co mamy pozmieniać, a następnie na podstawie tego tworzymy instancję aplikacji, czyli mówimy, że ta aplikacja będzie korzystała z takiej konfiguracji i w środku każda taka aplikacja będzie miała wartości parametrów, które były ustalone wcześniej. Czyli przykładowo, jeżeli ja mam jakieś parametry, te wyszarzone są narzucone przez mój execution config, mój execution config wymaga, że takich parametrów oczekuje. Oprócz tego mogę sobie zdefiniować dodatkowe. Marcin, podaje się jawnie hasło. No pewnie, bo ktoś tutaj nie odznaczył. Zdarza się, natomiast... Profesjonalista. Natomiast trzeba pilnować, że po to była ta wajcha stworzona. A pokaż audit log, jakby to, co robisz pewne, pójść jakieś odtworzenie i zobaczmy, co audit log pokazuje, bo to też jest ważne pod kątem security, bezpieki, że coraz częściej chcemy te informacje jakby przesyłać dalej do systemów klasy SIEM, albo po prostu pobrać sobie JSON-em, albo puknąć atak. Tu już dosyć intensywnie podziel się, jak to updateował agenta. No. No, widać na przykład. Jakiś wariat. Tutaj dosyć też zasubmitowałem taska. Powiedzmy, że logi audytowe to jest jedno, oprócz tego wszystkie są logi na wszystkich komponentach, też centralnie do zebrania. Także można sobie pobrać całą paczuchę, można też wysłać do nas do Insighta. Natomiast pokrótce jeszcze tak powiem, jak już jesteśmy w tych tabach konkretnych, no to jaki jest flow? Koncepcyjnie mamy politykę backupową jedną przypisaną do naszego
czegoś, co zabezpieczamy, tak, do maszyny wirtualnej. Ta polityka będzie nam determinowała, dajmy na to, niech będzie to nawet i ten OWIRT, oczywiście, które środowiska należą do tej polityki, więc tu można sobie jeszcze wziąć je wybrać. Natomiast jakbym nie chciał tak samodzielnie dziergać, zwłaszcza jak mam dynamiczne środowiska, mogę chcieć skorzystać z takiego mechanizmu auto-assignment. I on działa, tutaj to jest tak opisane w miarę generycznie, ale to jest rzeczywiście wszędzie dostępne, no bo praktycznie wszędzie mówimy o tym, że maszyna wirtualna czy coś ma nazwę swoją. Często są to jakieś konwencje, jak, że niektórzy admini zauważyłem, że nazywają to po nazwach DNS-owych, co jest bardzo wygodne, bo można powiedzieć, wrzuć mi wszystkie środowiska, które, jakie mamy, except, i tutaj exclude rules ma priorytet, te, które mają w nazwie, zaczynają się na przykład od DHCP, czy serwer NFS, czy coś tam. Nie? No jeden z naszych pierwszych klientów, takich dużych w Stanach Zjednoczonych, czyli to była akurat BAMTech, czyli to była jedna z grup Disneya, od właśnie streamingu danych. Oni mieli farmę 400 serwerów Red Hatowych. No i jakby my widzieliśmy, jak człowiek sobie zorganizował tak regresy, że ogarniał blisko 5000 maszyn wirtualnych, nie używając tagów, no bo to było znowu manualne zadanie, więc regresami ogarnął sobie całe środowisko produkcyjne. Szczerze, jak my to zobaczyliśmy, to no mówię, wow, to działa. Nie dość, że to działa, to jeszcze to naprawdę ma duży sens, bo część osób mówi, po co mi regresy, używam tagów, więc my dajemy albo tagi, albo regexy, albo znaczy jedno i drugie, jak można, jak tak. Też chcemy. To wszystko jest razem przyczyna. Natomiast te tagi, to jest ważne, one również są takie agnostic, czyli jak platforma je wspiera, bo mają koncept tagu, Citrix. Muszę cię kopnąć, mam się czas kończyć. Leć dół na regułę, pokażę, teraz ja przejmę troszeczkę, powalczę z czasem, niżej. O. Regułę, żebyśmy pogadali też o immutable backup. Czyli tu wybieracie, reguła określa, gdzie dane lądują, jak długo je chcemy trzymać, czy chcemy tak, i jakby tu mamy tą wajchę, tak zwaną immutable backup. Na XFS-ie robimy to flagą czatrową, czyli nie pozwalamy nadpisać obiektu przez wybrany okres czasu. Również opracowaliśmy własną koncepcję tak zwanego ISO layera dla osób jakby bardziej wnikających w tematy związane z backupami, z ransomwarem. To jest filozofia RGAP-a, budujemy pewną odizolowaną strukturę storage'ową, która jest dostępna tylko i wyłącznie podczas sesji backupowych, odtworzeniowych. Więc w przypadku na przykład przez większość dnia storage backupowy nie jest widoczny i może być tylko nawiązany wewnętrznymi mechanizmami, tokenami ze strony producenta backupu. Plusem jest to, że możecie posiadać wiele reguł. Tu jest jakby ta też. Tu są trzy. Tu są trzy, więc pozwala wam to naprawdę dużą elastyczność. Long story short, dashboard, bo chcę, żebyśmy weszli do Q&A i dali przestrzeń wszystkim, którzy nas słuchają. Każdy vendor się chwali, każdy mówi, że najładniejszy dashboard i tak dalej, to sobie oczywiście sami ocenicie. Staramy się przez te lata jakby dawać coraz więcej pod kątem wizualizowania pewnych danych. Obserwujemy, co robi rynek, czasem coś fajnego sklonujemy od konkurencji, czemu nie. Natomiast staramy się jakby narzucać własną narrację i bardzo duża część klientów tą naszą filozofię freedom of choice, czyli mnogość ilości wirtualizatorów czy innych źródeł, czy mnogości danych zrzucanych docenia. A ten claim, o którym powiedziałem wcześniej, Ocean of Data, no to tak naprawdę właśnie budujemy teraz film promujący naszą firmę. Dla nas jakby ocean, to jest ocean tak naprawdę danych, czy to wirtualnych, różnego typu. Tam się czają różne niebezpieczne stwory, które na nas polują, więc kawałek storytellingu. Bajki nie będziemy pisać, komiksów też nie, ale jakby nawiązujemy do tego, że po prostu tych danych jest tak dużo jak oceanów na świecie i im lepsze, smerfniejsze mechanizmy ochrony, staramy się nie przeginać w pewnych aspektach. Wiecie, no backup bezagentowy Ermana robimy, bo nie chcemy kazać klientom płacić za backup wybudzania dwóch, trzech skryptów, więc mogą sobie to zrobić totalnie za darmo. Więc szukamy też takich mechanizmów, gdzie będziemy budować tą przewagę względem szeroko pojętej konkurencji. Wrzućmy Antimeter, Marcin, bo tam jest i przejdźmy, mamy jeszcze prezenty do rozdania, jakbyście, no nie to, to już jest od razu pytanie, no nie bądź
bądź taki. Poczekaj, wróć ze slajdem. O, jakbyście teraz szybko weszli na Menti, tam będą dwa pytania, które nas czekają. Sobie odpowiemy i rozlosujemy i zadamy jakby trudne pytania z związku, żebyśmy mogli rozdać nasze trzy nagrody, więc jakbyśmy weszli na chwilę na Menti. No i najpierw QR niech wszyscy. Tak, niech QR lub numer. Ja tylko puszczę, tylko u ciebie Marcin jest, ja zaraz sprawdzę, czy to chodzi wszystko. Czy kto? Z czystej ciekawości. Możecie jakby upuścić pełną kreację. Może to być pojedyncze słowo, zdanie, może być przekleństwo. Może być coś po japońsku. Cześć, to takie szybkie pytania, na które się nikt pewnie nie spodziewa. Czy macie backup do backupu? Co mamy? Backup do backupu. Tak, tak, oczywiście. Sami siebie zabezpieczamy, swoją bazę, mamy wewnętrzne mechanizmy. Czyli czy jakieś takie, wyeksportuje całą konfigurację? Tak, mamy własną DR procedurę. No musimy, no niestety. Nie ma. Bardzo dobrze, super. Nie ma mocnych. Co do zasady, jakby architektonicznie nody można sobie stracić i przeinstalować. No wiecie co, jak mi ludko się zrobiło, No, bardzo miło, API bardzo ładnie, o, ocean piękny, 9 lat, o kurcze bele, działa, myślałem, że dziara, nie mamy tatuaży, szybciej, to, przepraszam Angie, Kubernetes, pięknie, 75% sukcesy, japoński, OpenShift, no kurde, VM-ka w kontenerze, hasło do SQL-a pokazane, no co, człowieku, no. Jak oni mają myśleć, że jesteśmy profesjonalistami, no? Hasło do SQL-a, come on, no. Czy oni już się logują? Oni już są u nas wewnątrz. Wszędzie mamy to same hasło, żeby nie było. Sprawdzam, czy działa produkt. Dobra, miło. Słuchajcie, niebieski. O, to jest ważne, bo zielony to tak wiecie. Niektórym do twarzy, ale niebieski jest bardziej uniwersalny. Wcześniej był niebiesko-zielony w poprzednim. Tłumaczenie błędy. O, to też jest ważne. Co za debile. No, nie obsługuje mainframe, no. Wiadomix, no po co? Audit Logi, dziękujemy, zajęcia z japońskiego. Super, super, to będzie dla nas pamiątka, więc po tym meetupie, więc widać, że jesteście tutaj szczerzy, ale mamy trudniejsze. Patrzcie. O, ale zobaczcie na PS. Taka mała podpowiedź, nie? One shot. My się tu nie obrażamy, po prostu później będziemy z siebie się nalewać, więc... O, gonię! Gonię! No! Marcin, jesteś zielony, Marcin. No dobra. Backup Monster wygrał. No, o! Szanuję na końcu ten strzał. Bardzo, bardzo miło. Dobra, czekaj, musimy jakieś trzy pytania wymyśleć. Backup do backupu, ale to jest taki gratis, musimy dwa wymyślić, żeby były trudniejsze. Dobrze, dwa szybkie pytania, słuchajcie. Wybacz, że tak ci się wcinam, dobrze. Natomiast nikt nie lubi jeść zimnej pizzy. O cholera, teraz to już zepsułaś wszystko. Dobra, pierwsze pytanie. Jakie było hasło do SQL-a? No. Dajmy mu. Była Store Labs, było z małpką, było o, byłeś blisko, gratulacje. Dobra, a teraz włącz zdjęcie i ta osoba, która się najbardziej uśmiechnęła, dostanie prezent. Ale to ty współdzielisz. Sprawdzimy, ekran. Sprawdzimy, komu zależało. Ale to ty współdzielisz ekran. Znowu ty, już szybko. Wyłączmy. Oj. Ja zastopuję szerowanie, Marcin. Muszę się wyłączyć. I sprawdźmy zdjęcie. Jeszcze raz. Ale to musimy wspólnie wybrać, żeby nie było, że ktoś tu jest faworyzowany. No. No i co teraz? Jak uważacie? Tak, żeby uczciwie... Ja już mam. No.
Czy pan z kubkiem zasłużył na nagrodę? Wszyscy uważamy, tak jest, brawo. Dziękujemy serdecznie.